Dzisiaj, żeby zobaczyć szpiega, nie trzeba powiększającego szkła. Zawód szpiega się zmienił. Dawny szpieg wykradał informacje. Fotografował na mikrokamerze. Gdzieś po nocy grzebał w tajnych dokumentach. Dzisiejszy szpieg, wprost przeciwnie, agent obcego wywiadu, nazywany agentem wpływu, wpycha nam informacje, sprzedaje nam informacje, chce wepchnąć do naszej głowy informacje. Jest to sytuacja bardzo złożona i skomplikowana. I na tym polega wojna informacyjna. Nie wykradają nam informacji, ale nam ją wpychają. Niewinny profil na Facebooku. Starsza pani lub pan, ona lubi kwiatki, on pracę w ogrodzie, dopuszczę ich do moich znajomych. I są tam i kwiatki, i te prace w ogrodzie, ale nagle raz na 20 razy oni lubią Putina. Bo on też lubi kwiatki. Określony jej gatunek, albo pieski. I nagle trafia to na mój profil. No, ale to jeszcze dosyć niewinny przykład, który jednak powinien wzbudzić takie lekkie podejrzenie, czy w Polsce wśród miłośników kwiatków i piesków zaraz mogą się tak często i powinni zjawić miłośnicy Putina. Ale może być to cała strona, gdzie jest bardzo dużo ciekawych rzeczy. Ale nagle okazuje się na tej stronie, że nie należy być w NATO i nie należy być w Unii Europejskiej. No i to właśnie bardzo ciekawe. Taka strona na internecie, antyrosyjska, wszystko tam jest, o Katyniu i tak dalej, ale jest taki malutki prezencik dla Moskwy. Polska powinna wystąpić z NATO. No więc to są wszystko momenty, gdzie należy podejrzewać, że mamy do czynienia z agentami wpływu. Bardzo ich trudno zidentyfikować, ale trzeba być ostrożnym, bo ich jest wcale nie tak mało i są bardzo sprytni. Często publikują to, czego my chcemy. Coś, co chcemy zobaczyć, po to, żebyśmy potem od nich wzięli coś, co nieopatrznie popycha nas w jakimś kierunku. Albo przynajmniej, że będziemy to udostępniać, nawet jeśli mamy wątpliwości. Jak szukać tych agentów wpływu? No, przede wszystkim nie należy ich do siebie dopuszczać. Trzeba uważać, kogo się publikuje. Jeżeli się bierze post z jakiejś strony, to zobaczyć całą stronę, bo nie należy robić reklamy agentom wpływu. Oni są wszędzie. Oj, to jest teoria spiskowa. Wierzyć w teorię spiskową to naiwne, ale nie wierzyć, że w internecie trzeba być bardzo ostrożnym i trzeba używać go w rozsądny sposób, i wiedzieć o tym, że tam narażeni jesteśmy na to, by być oszukiwani w polityczny sposób i manipulowani, jest naiwnością nie mniejszą. A więc nie musimy używać szkła powiększającego, żeby to zobaczyć. Starczy tylko nasza głowa.